Przed nami egzamin z życia, pisze Roxana, uczestniczka poprzedniej edycji Rolnik szuka żony. Kandydatka Stanisława pokazała efekty pięknej sesji zdjęciowej. Roxana, uczestniczka 8 edycji Rolnik szuka żony, poinformowała internautów, że jest w ciąży. Już wkrótce ona i jej narzeczony, Kamil, zostaną rodzicami, na razie zaś wzięli udział w pięknej sesji zdjęciowej. Dziecko to uwidoczniona miłość, czerwone serce, przed nami egzamin z życia, napisała w sieci kandydatka Stanisława z Rolnik szuka żony. Roxana z Rolnik szuka żony 8 zostanie mamą. Roxana brała udział w 8 edycji hitowego show TVP1. Walczyła o serce rolnika Stanisława, ten jednak nie poczuł nic więcej do żadnej z dziewczyn i wszystkie musiały opuścić gospodarstwo. Po jakimś czasie okazało się, że Roxana z Rolnik szuka żony 8 jest zaręczona. Jej wybrankiem jest Kamil, a już wkrótce szczęśliwi narzeczeni zostaną rodzicami. Pierwsze plotki o ciąży Roxany pojawiły się wtedy, kiedy pogratulowała Joasi i Kamilowi z Rolnik szuka żony narodzin dziecka, pisząc, że i przed nią wyjątkowy czas. Dziś wszystko jasne, Roxana wkrótce sama zostanie mamą. W sieci podzieliła się fotkami z pierwszej sesji zdjęciowej, gdzie zaprezentowała ciążowe krągłości. Pod postem Roxany pojawiło się sporo komentarzy i gratulacji, między innymi od Joasi Wielgosz. Jeszcze raz gratulacje kochani. Niech fasolka rośnie. Później będą razem biegać z naszą Antosią, uśmiechnięta buźka z sercami, czerwone serce, czerwone serce. My również gratulujemy i życzymy dużo zdrowia. Tymczasem jeśli zastanawiacie się, co u Stanisława z Rolnik szuka żony, to niestety, nie mamy żadnych nowych informacji. Rolnik usunął prawie wszystkie zdjęcia z Instagrama, nie udziela się medialnie, nie pojawia się w telewizji, choć jeszcze w grudniu zeszłego roku Stanisław chwalił się nową partnerką.